Hej, witajcie w kolejnym odcinku z League of Legends. Tym razem gramy Ankeda, solo queue. Divine Soraco, czyli ze skinem. Jakoś tak mi wyszło, że wylądowałem na tym spacie. Nie mam ochoty niczym grać, bo Ryza wziął ten Colossus już tutaj wcześniej i znaś powiedział, że idzie na mida. Mamy jakiegoś Niemca. No, w naszym teamie jest Jace, Ryze, Lee Sin, Varus, no i ja jako Soraka, a przeciw nim Corki, Udyr, Blitzcrank, Cho'Gath i Cassiopeia. No, coś mi się wydaje, że oni mają lepszy team. Nie znam bardzo takiego Varusa jako takiego, nie mam zbyt wyrobionego pojęcia o nim. Jako o samym czempionie, jak on się zachowuje potem w lejcie. Nie wiem zresztą, jak go też supportować. Za bardzo, no więc poleciałem po Soraku, choć, no bo byłem second pickiem, ale też nie jestem takim człowiekiem jak niektórzy ludzie. Mam nadzieję, że wy, ci, którzy grają w LoL'a, choć na naszym kanale pojawia się dużo z WOT'a, gracie też tak fair play, że tak powiem, i znacie zasady, no tego, że czasami... Jezu! Czy ja właśnie kupiłem 3 HP poty? Ja walę. No dobra, nie mogę tego sprzedać, ale jakoś to się przeżyje. Większy sustain będę miał trochę. Co, że oni mogą inwajdować? No to jest to możliwe nawet. Mają Blitzcranka, to może być bardzo... No właśnie, bardzo niebezpieczne. No flashuj się, flashuj, flashuj się. Na szczęście listing nie zaczyna od blue, a oni... Mi się wydaje, że tak to było tutaj głupie, że oni tak tutaj zaczęli. Ja tak tutaj swarduję, żeby wiedzieć co i jak. O. No. Zobaczymy, jak ta rozgrywka pójdzie. Ja póki co jestem, mam 1191. Spadłem strasznie, miałem kiedyś, miałem wcześniej 1200 chyba 50, coś w ten deseń. No i po prostu jakoś tak mi się, tak się stało, że nagle tak ostro spadłem. Mam nadzieję, że nie będą mi latały klatki, no bo to w miarę jest ważna sprawa. To jest ok. Ustawię sobie, zmniejszę sobie te grafiksy na medium. A nie na very low, medium. 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 Ok. Jak się nawet coś zdala od tej farmy. To jest CS Expo na sam początek. A, żyj, żyj. No to była tak moja wina. Ha, bo on zaczął w ogóle z dancingiem, jaki taki, trochę bym powiedział, że fail. Kogo oni mają na tej dżungli? Udyra. Udyr, no, że mało mam styczności ogólnie z Udyrem. Jakoś tak rzadko się mi zdarza. No, ale ten Varus będzie niszczony na tym bocie, no bo nie ma butów. A buty się zawsze bierze na początek. Jak gram AD Carry, a dokładnie Wayne, no to też biorę buty na początek. Nie ma sensu tutaj siedzieć w tych krzakach, bo mnie będzie niszczył. Dobry grab. To był dobry grab. Ja nie rozumiem, dlaczego on jeszcze nie wali skilli, ale... Ma mnie jako, że taką osobę, która będzie mu dawać manę. Mam nadzieję, że nie będę miał jakiegoś ultra faila i nie walnę się pod łapkę. Ale... No, póki co z tą farmą, no okej. Okay. Ja już czuję tego graba. Ładnie jest sobie farmi facet. Nie gin. Aha, w ogóle. Lol.
No dobra. Najśmieszniejsze jest to, że Blitzcrank zdobyłoby 2 kile. Co jest... no... powiedziałbym, że chyba raczej niepożądane. Tak ogólnie. Dobra, kupię sobie jeszcze jednego warda i będzie, i lecimy. Nie wiem, jakim Varus jest, czy jest dobrym pikiem, ale w końcu ma buty, no to to już jest jakiś plus. Choć teraz jesteśmy tutaj farmy i expo, znaczy, no i ATC expo. Głównie. No. Ciekawe, jak to wyjdzie na granie. Ostatnio mam taki problem właśnie, ostatnio. Mam ogólnie taki problem, jak ja nagrywam, że... przy nagrywaniu, jak ja na przykład widzę na full screena, to ty widzicie takie ucięte kawałki kontur. Moje byście, nie wiem, jeśli się na tym znacie choćby troszkę, byście mi powiedzieli w komentarzach, co, jak i z tym się powinno zrobić. Bo, no bo to jest pewnie tak obniża i to pewnie znacznie jakość nagrania. No, ale on już ma dwa dancingi. Dobra, Jezu, ringi, co blady. Ha. Ten Silence jest fajnym pokiem, bo jest nie dość darmowy, no to no choć bije to tylko 80 damage'a. Ten se kupił Oracla. To ma być niszczący. Choć mam nadzieję, że on szybko pachnie, taki padnie. Taki wczesny Oracle to jest naprawdę upierdliwa rzecz. Pewnie sądzisz, że ja tam znowu postawiłem coś, a się zdziwi. Co? Pewnie ich skantergankowali. Pewnie tak mało fajne. No i jest grab. Ale go nie skillam, jak on tam będzie stał. Nie mam niczego. No. No i widzisz, jak to się przegrywa. Nie powiedziałbym, że było przyjemnie. Pewnie też będzie się mieli jakąś awersję do mojej gry, tak strzelam. Ale dobra, jeśli mu zjedzie tego, jeśli mu zjedzie Oracla, to będę szczęśliwy. Choćby to. No, go osta ciśnie. No, dobrze, good job. Sorki. Nie tak się klikło. Och, no to będzie ciężkie. To będzie ciężka gra, zdecydowanie. Szczególnie, że... no dobra, jest 2-6, ale... sfidowany już tak troszkę korki sam na samym początku 2-0-2, no to jest już coś. Choć, no... ma mniejszą farmę, to może być jedyna rzecz, która nas będzie ratować. Bo... no bo tak, po prostu. Ward, ward, ward. Blitzcrank gdzieś się pokazał. Ja już czuję to, że on zostanie złapany. A jednak nie ma Blitza. Nie ma jednak. Pewnie gdzieś będzie nas wyciągać facet z potureta. Aha, dobra. Tak, co jeszcze?
Nie no, to od teraz będziemy musieli po prostu stać pod turetem i nic nie robić. Bo inaczej nie ma opcji dla nas, dopóki nie zostaniemy zgankowani. Możemy mieć problemy. Albo raczej, no my już mamy te problemy. To jest fakt. Będą po prostu kłaść silensa co chwilę. Ale on i tak bije już wystarczająco mocno z tych swoich skilli. Ja mogę, może umiem unikać tego jak on bije coś tam, ale nie jestem mistrzem. Jeszcze on ma, skorki ma fajne escape mechanizmy. Bo umie, może dodge'ować różne rzeczy. Co ten nasz łepek ma? Daggersa. No bo ja już mam ulti, więc mogę o wiele łatwiej łapać asysty. Tutaj to na tego udera, co będzie wychodziło tak na mnie jakoś perfidnie. Bot. A mnie już po tyle bije, że to mała bania. Jezu, serio. Już no jestem 0-2, Wars jest 0-3. A ma nadal lepszą farmę? No, ma nadal lepszą farmę. Dobra, ja się podhiluję. My jedynie mamy szansę go zabić bez blica. Blitzcrank morduje. To jest taki nonsens. Serio. Ja sobie złapałem. Nie złapałem ani. What? Co znowu ja? Ja jestem pesarką z 3 farmy. No. To będzie trudne, jak już mówiłem. Ja nie mam wardu, bo nie ma hajsu na to. On będzie o mnie ględzić, że jestem do dupy. No pewnie tak jest. Dodge Master! Dobra, udało się. Fajny ma wygląd i kolowania ta soraka. Podoba mi się. Like it. Max approved. No teraz sobie zbieramy na Ruby Crystal pod Heart of Golda. Co się tam dzieje? Dobra, jeśli ten Nyżu nam się nafiduje, ona jest 2-0-2 i ma spoko farmę, to może coś z tego jeszcze będzie. Jeszcze wyjdziemy na ludzi. Powiedzmy. I tak on mu nie bije damage'a. No tyle ciekawe. No dobra.
Powiedzmy, że jest ok, choć oni nam wyprzedzają z levelem o 150 po prostu. A z farmą no, wygrywam zaledwie o 2. Ja będę regał tą manę, choć to jest tylko 40 many. Czyli tyle co nic. No dobra. Taka trochę nuda. Myślałem, żeby sobie kogoś znaleźć, a akurat nikt nie grał. Więc no niestety tak wyszło. Zobaczymy jak to będzie. Nie, po co on użył tego heala? Ale no dobra. A. I feel grabbed. Dobra, jedziemy dalej. Właśnie to jest sam wyregen, ja. No ja zresztą też się sam wyregam. O 4-8 HP regena. Czemu mi się zegzostował Blitz? To jest nie fair. Dobrze. Spróbuję zgankować Soraka Uldyra. Nie wiem jak to wyjdzie. Aha. Tylko że... A, myślałem, że Lissin do mnie przyjdzie. Uhuhu. Dobra, przynajmniej zesam mu trochę manę. Się cofnę. Bo mnie już stać na ruby krystala. Jakuje mi 25 golda. 25 nie wykuje mi. Dobra, poczekam tą chwilkę, bo mamy runę pod golda. Dostaję 5,3 golda. No, tu ja to zniszczyli to w ogóle. No dobra, to, no to będzie ciężko trochę gra. Czogat 140 farmy. Takie GG trochę. Ale... Nie, miśku. Dobra, żyję. Aha, bo on się... Dobra. Miał wiedzieć, że właśnie się cofnąłeś. Appreciate. To ja lepiej nie będę się stąd ruszał. Stoi tutaj warda. Mhm. Już too late. No, to było ładne. Wow, jeśli my to wygramy, to będę to uważał za cud, ale dobra, bądźmy optymistami. Mamy speedowanego listy na ryża, no i to wszystko, my jesteśmy do dupy, zresztą ja, ten Varus. Ciekawi mnie jak to teraz będzie, głównie z tego powodu, że nie wygląda to najlepiej. My jesteśmy spuszowani, ja mam ostatniego warda, no... Tutaj mogę, będę mógł jeszcze zwardować, ale mogą nas nadal łatwo tak obejść stamtąd.
że mi się za bardzo nie uśmiecha. Ja bym powiedział takie let's go mid. Biegnę, biegnę, żyj. Żyj, Soraka cię jakby co uratuje, choć nie mam heal'a. Nie, uciekaj stąd. Uciekaj, 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 dobrze. Pięknie. Pięknie. Super wyszło. No, odrabiamy, to jest 12-14. Podejdzie farma, to może coś jeszcze zrobimy. Mi niestety nie udało się uratować Licyna. Nie użyłem, chociaż nie użyłem ulti. Nie zdążyłem też tak dojść do Cassio z tego powodu, no, żeby ją silencować, zdążyła skastować ulta. Ładny skok. Super. No dawajcie. Chyba możemy to puszować. Nie, dobra. Spadamy, 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 panowie. Ja muszę się cofnąć po itemki. Mi się wardy zresztą skończyły. No i teraz będziemy lecieć po Shurelię. Nie będę jeszcze kupował, kupię za to wardy. Jezu, czemu ja chcę iść Shurelię przed butami? Taki trochę bullshit. Ale, no dobra, cudno. Dobra, jest ok, wszyscy żyją, mają się ok. Zresztą lubię ten dźwięk, jak om nom nom, a ten czogot, to jest takie śmieszne. Wszyscy nie możemy im dać spuszczować nas. My puszujemy, to jest dobrze, choć oni mają od dragona przewagę. I no, i to wszystko chyba. Ja zbuduję sobie buty na crowd controller, na ten na city, no, Merkurki. Whatsoever. Dlatego, że oni mają stun, podrzut, łapka, podrzut, stun, slowy, pewnie to jest sporo slowów będą mieli. Super Soraka farmi mida ze skilli. Wiecie co? Chciałbym kiedyś sobie zagrać karmu pod AB. Nie! Fuck this shit. No odpal ulti. Aha, nie masz. Fuck me. I'm so bad. Szkoda, że tak późno wszyscy się zebrali. Ale no wiem, że to moja wina, no. To ja to tak skopałem. Gdybym miał te dwójki, to ten stun nie trwałby tych 5 minut. No. Oni też jakby się postarali, by zabili tą Cassio, ale nie wiadomo, czy sami by przy tym nie padli do tego Korkiego. No, on już ma Trinity. A nasz Varus, no ma BF-a. No nie powiedziałbym, że to jest wymarzony item na 23 minutę dla ADC-ery, ale no trudno. Ja tutaj powarduję, bo to się na pewno przyda. Jak to mówią, ward saves lives. Aha, dobra, tam jest ward. Polecę go tak od pleców, to jest. Strzelam, że oni też mają pyte dużo wardów. I nie ma sensu faktycznie tam biec, ale
Już biegniemy, no to... Pewnie oni teraz się zbierają tak jakoś na naszego Reda. Dragon jest, Dragon jest. My musimy dostawać Dragony, bo... Dragons... No bo smoki to jest gold. Gold. A gold to jest najważniejsza rzecz. No właśnie, nasz ADK wypada. Został full combo na twarz. A nie, sorry, to ryżu. No ale tych grabów tak ciężko uniknąć, że to mała bania. Co oni mają w ogóle? Wow. Jak widzicie, nic nie możemy zrobić. Dużo CC to jest. To jest to, że oni mają ten grab, to jest ten blitzcrank, którego ja nienawidzę. Ja osobiście go banuję, jak jestem first pickiem. Teraz jakoś w czasie tego banowania, no to zapomniałem. Fazę zbanowałem Ewelinę, sądzę, że niepotrzebnie w tym momencie. Bo no, Ewelinka nie jest OP jakąś postacią. No. Dobry ku. No dobra, zobaczymy jak to będzie. Póki co oni mają fajne combo. Jeśli na przykład Cho'Gath kogoś podrzuci, no właśnie, to nie mogą go utrzymać właśnie w takiej kulce zniszczenia, że tak to nazwę. Wiemy, panowie. No dobra, zrobiliśmy Blitzcranka. To już jakiś plusik. Mam nadzieję, że to, że wszyscy jesteśmy na low, nie zabije nas aż tak szybko. Choć co prawda, jest to możliwe. Fuck the silence. Pójdę tam zwardować. Może mi się uda. Aha, tylko że oni giną z tego powodu, że mnie tam nie ma. No, powodzenia. Powodzenia, Jace, na Cho i na tego. Serio, wszedłeś ten podrzut. Dobra, to było spoko. To ono mi jakoś jeszcze wyszło. Okej. Wszyscy. Aha, tam jest kołki. Dobra, już tak too late. Za chwilę będzie grab, podrzut. Kończy mi się mana. Te milimetry, żeby go złapać. Gdyby go złapał, to on byłby definitywnie nieżywy. To było praktycznie już przesądzone, że on był nieżywy. No ale no niestety, no. Zdarza się. No. Teraz próbować się nie dać złapać. To będzie chyba najtrudniejsze do zrobienia. Jezu. Czuję, że nie lubię gadać tak sam do siebie. Czuję, że strasznie przynudzam. Nie mam zbyt dużych zdolności oratorskich. Bo tak to się nazywa. No coś takiego w tym stylu. Ale dobra, jest 18-21. Nie jest tak źle, choć ja mam saty 0,5. Nasz Varus no już ma Infinity i ma Zile, czyli też nie ma tragedii. Co do Jace'a, nie wiem jak się go buduje. Ryżu nie powinien teoretycznie składać Haunting Geisa. No. Bez beki, ale Morven się przydał.
Choć on ma jakoś chyba wpakowanego tego Amolpena. Nie wiem jak, ale ma chyba wpakowanego. Ma w te swoje skille, tak mi się wydaje. Mi się podoba to, że Lee Sin jest taki fajny, ten śmieszny, mobilny jest strasznie. To jest spoko patent. Chyba Cho'Gath tak akurat zrezygnował z tego, żeby stać tam i dobrze, bo ja mogę zwardować. Jak już mówiłem, wardę to ważna rzecz. Aha, dobra, widziałem. No co, no, warduje. No ale to, że mnie złapał, bo był w tej buszy, jak zwardowałem mnie to. Co tej is warded. What? No może. No nie. Wiedziałem. Teoretycznie, no dobra, złożę tego Zeke Heralda. Przed chwilą zładowałem, czy mam jeszcze jakieś 2 minuty około na kupienie wardów i no, powrót. Choć no, teoretycznie powinien trzymać cały czas jakieś wardy w łapie. Blitz jest tam, no to ja boję się cały czas, żeby ktoś tam nie podszedł. A jestem niemal pewien, że ktoś tam podejdzie. I to pewnie tym kimś będę ja, znając moje szczęście. Dobra, tam Blitzcrank już stamtąd odszedł. To było bliskie. Ten to chyba for fun tak chodzi po tej tuciźnie. Znaczy on ma dużo magic resista. Jak ja kocham ten damage. No dobra, powiedzmy, że to nie jest GG, ale powiedzmy. Czemu ja nie mogę stąd wyjść? Come on. Nie umieracie nikt? Nie umieracie, dobrze. Dajcie mi się podhealować, dobra, umieracie. My jesteśmy takie tacy do dupy, serio, no. My złapiemy tego jednego, ale wszyscy padną. Chodź, no może nawet. Nie padaj! Masz heala, nie stój w trudce. Sam w nią właśnie wszedłem, wiem, i to tak trochę fail. Go. Pięknie. Brawo. Genialnie. Good job, Baron. Baron, możemy go zrobić. Mam nadzieję, że nas nie złapią, co jest niestety bardzo możliwe. Ja postaram się healować te najbardziej umierające postacie. Biegnij!
Nie zdążyłem go skillować. Fuck it. Dobra, teraz cofniemy. Mamy barona. To nam da ładnego boosta na goldzie. Co się bardzo przyda całemu teamowi. To jest 300 golda dla każdego. Ja pokupuję jeszcze wardy. No dobra. I lecimy tego Zeka Heralda kupić. Mamy dużo akurat takich Jace'a, właśnie mamy takiego ryża, mamy Varusa, którzy biją obrażenia, no AD damage. AD damage i Zeka Herald jest chyba jak najbardziej wskazany w tym wypadku. Mi się przyda też sobie cooldown reduction. A, akurat wspomniałem te dwa. Małe, no. Bo cooldowny na Hidusoraki są zabójcze, bo to jest 15 sekund, choć ja już mam 25% cooldown reduction. To jest po prostu ultra dużo. Biegniemy tam. Ja zużyłem tak dwa wardy, no, na to, żeby postawić coś tutaj. Guys? Mnie tego tak... Dobrze, 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 zabili Korkiego. No dobra. No to było obvious, to prawda. Taki fail. Ja dostałem jeszcze graba, czyli nie jest... Grip? Nie jest, to jest grip. Dobry flash. I on jeszcze zginie tam. Nie giń! Misiak, nie giń! Zespawnował nam się akurat inhibitor, więc te miniony zostaną się po prostu odbiją od nas. Ja dobra, już mam Zekę Heralda. Czyli powinno być już troszkę lepiej, ale oni nadal przybierają na ilości itemów. W lejcie to może być po prostu niezniszczalne. Udyr jest maszyną po prostu, która niszczy, z tego co pamiętam. Nie wiem jak wygląda gra teraz Udyrem po tych wielu patchach, które były. I nie chcę też jakoś mentyrykować. No bo po prostu nie wiem. Dragon, maybe. Co to jest, to nie Loketa, to jest Great, jakiś Great, nie wiem. No bo to nie jest Quicksilver Stash, nie jest to nic w tym stylu. No sprawdźmy Dragona, ludzie. Ludzie, Dragon, Global Gold. Dobra, nie ma. Pięknie, super, super, super się to udało, że... ulti. No czemu nie mogę... No właśnie. No jest, kurde.
Który z nich, aha, dobra, nasz ma Fezenharta. Tak się zdziwiłem, coś, aha, bo oni mają w ogóle podwójnego Fezenharta, my mamy pojedynczego, mamy Zeka. No. No to jest done, no. Blitz robi trochę im grę, no. Buty piątki plus jego speed, no to jest 450-300 movement speeda. U nas jeszcze już nie skończył łezki i ma tak trochę mało AP, choć no wiem, że on głównie ma przeliczniki z AP z tego z jego many, a ma many no 3 kafle, czyli ładnie. Oni zabili tego dziadka. Ja strzelę sobie Anduinem. Oni nie umył, dobrze, oni nie umarli. A po Jezu. Ta zgrywka będzie w pytkę duża. Długo. Włocho. Już się bałem, że mu zajebałem tego. Oni się będą cofać. Famy cię. Koledzy moi. To było dziwne, tamten znaczek, ale... Okej. Baron. Czogat nie żyje. No dobra, Czogat już wstał. Kasiopeja nie żyje. Baron, ludzie, ja nie mam wardów. Cofnę się po wardy. Aż to dziadyka, tam postał sobie. Co? Jak oni go zabili? Lol. No jak przecież się usilencowałem. Czemu z siebie nie skillowałem? Serio? No dobra, co się stało? Aha. No, patrz, ale fail. Wszyscy się tam biją, nam mnie rozwalił, dobra.